Władysława Szpilmana, znanego pianistę żydowskiego pochodzenia. Reżyser nie wie jeszcze, kto zagra główną rolę. Planuje, że zdjęcia będą kręcone w Polsce. O ekranizacji pianisty myślał od dawna. Zafascynował go pamiętnik Szpilmana, warszawskiego Robinsona, który dzięki swej sztuce przetrwał warszawskie getto. Przeżył jego likwidację, ukrywając się w wypalonych ruinach miasta. Najważniejszym w tym jest, że to jest biografia muzyka, artysty, który przeżył okupację dzięki swojej muzyce. Daje to znakomity materiał reżyserowi do zrobienia filmu o tych czasach. Władysław Szpilman, pianista i kompozytor ponad 500 piosenek, między innymi Nie wierzę piosence i Pójdę na Stare Miasto, ma 89 lat. Wczoraj rozmawiał z Polańskim o filmie. Nie mam zamiaru i nie mam prawa ingerować, bo reżyser jest panem i władcą scenariusza, jak bierze się do pracy. Z tego co wiem, to zdaje się jego scenariusz będzie tym razem, bo nie zawsze. Zdjęcia do filmu Roman Polański chciałby rozpocząć pod koniec roku. Gołębią reprezentację Polski.